Gromadzimy się przy tym eucharystycznym ołtarzu namaszczonym dłońmi świętego Jana Pawła II. Po co? Po to, żeby wyśpiewać hymn uwielbienia, a zarazem Bogu wyrazić wdzięczność za to, że troszczy się o swój lud, a w tym ludzie o każdego człowieka. A tę troskę okazuje najpiękniej i najpełniej poprzez miłość i miłosierdzie. Tych darów łaski tak licznie każdego dnia doświadczamy, a w sposób szczególny teraz, gdy w Archidiecezji Krakowskiej przeżywamy Eucharystyczny Kongres. Moje wielkie wyrazy wdzięczności dla tej ostatniej inicjatywy Archidiecezji Krakowskiej, by zbierać podpisy wszędzie tam, dokąd przybywały relikwie rodziny Ulmów, zbierać podpisy w obronie życia nienarodzonych wobec tych zakusów kolejnych w naszej ojczyźnie, by móc zabijać dzieci. Przerażające. Przerażające, ale tym bardziej domagające się od nas wszystkich jednoznacznej odpowiedzi. Odpowiedzi miłości. Miłości Boga Stwórcy, a przez to miłości każdego drugiego człowieka, którego Bóg stworzy. Używając słów naszego założyciela, świętego Wincentego Palottiego, myślę, że w imieniu nas wszystkich życzę, aby serce księdza arcybiskupa było nieustannie tronem Trójcy Przenajświętszej, do której dzieci właśnie 107 lat temu tak pięknie modliły się, by Bóg w Trójcy Przenajświętszej był uwielbiony.